tutaj na Norfolk Arena. Oglądamy powtórki piątego wyścigu, a teraz poczekamy na pierwszy wywiad w dniu dzisiejszym Michała Łopacińskiego. Ze mną jest już Janusz Kołodziej po pierwszej serii startów i nerwowym początku Polacy na prowadzeniu z 12 punktami. Janusz, otworzyłeś ten no, woreczek na razie ze zwycięstwami. No tak, udało mi się wygrać bieg, także jestem bardzo szczęśliwy. Dzisiejsze zawody wiemy, jakie są ważne. Fajnie by było, żebyśmy weszli od razu dzisiaj, bo będziemy mieć troszeczkę więcej wolnego. No cóż, oby tak trzymać dalej. Po tobie jechali jeszcze Piotrek Protasiewicz i Krzysiek Kasprzak, oni też wygrali swoje biegi. No i wszyscy startowaliście z tego drugiego pola. Ten tor zmienił się chyba, troszeczkę jest bardziej twardy w tej chwili. Szczerze mówiąc, na treningu trenowaliśmy na porównując do tego, bardzo, bardzo twardy był. Teraz jest świetnie, jest przyczepny wszędzie, fajnie się na nim jedzie. Potrzeba jest duża moc na tym torze. Chłopaki jechali bardzo szybko, jeśli chodzi o Piotrka i o Krzyśka. Mi tej prędkości troszeczkę brakowało, ale cały czas dubiemy, żeby było jeszcze szybciej. Janusz, zatem powodzenia, pewnie Marek Cieślak czeka ze spotkaniem drużyny. No dokładnie tak. Okej, dziękuję bardzo.